W najbliższą sobotę odbędzie się pogrzeb ośmioletniego Kamila. Maltretowany przez ojczyma chłopiec zostanie pochowany na cmentarzu w Częstochowie. Dziecko zmarło w poniedziałek w szpitalu. O jego życie lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka walczyli przez 35 dni. Kamilek przez cały pobyt w szpitalu był głęboko nieprzytomny. Sprawa wyszła na jaw dzięki biologicznemu ojcu chłopca. Kiedy zobaczył, co dzieje się z dzieckiem, wezwał służbę. Dziecko było bite, przypalane papierosami, polewane wrzątkiem. 27-letnému Davidovi B. Ojczymowi chłopca, prokurator zarzucił usiłowanie pozbawienia życia pasierba. Matka chłopca, Magdalena B., jest na razie podejrzana o narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także udzielania pomocnictwa w znęcaniu się. Zarzuty przedstawiono także siostrze matki i wujkowi chłopca. Wszyscy mieszkali w jednym domu. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro domaga się zaostrzenia kary dla sprawcy. Polecił zmianę oceny zarzucanego czynu. "Na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem."